Witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i witam Ciebie, Zygfryd, dzisiaj. Jak się masz? Cześć, witaj Asia, witam Was wszystkich. Chyba sporo osób na Ciebie czekało, co? No tak, no nie miałem od dosyć dawna internetu. W ten sam dzień wyłączyli mi internet, domowy telefon, komórkę. Nie mogłem ani zadzwonić, ani do kogokolwiek odezwać się, no nic nie można było. Tylko jak ktoś do mnie na telefon dzwonił, to było wolne, a tak wszystko było zablokowane, ale udało mi się wszystko odhaczyć, także powiedziałbym, jedźmy z tym koksem, bo materiału jest mnóstwo. No to będzie duet, a zanim będzie, od razu powiem, że będzie nieco krócej dzisiaj, ze względu na to, że słuchajcie, no Zygfryd jest na afrykańskim czasie. No co to znaczy? Wkrótce wytłumaczę, więc ponieważ ja miałam przyjemność współpracować z wielu osobami z Afryki i oni mają inne poczucie czasu, na przykład jak im się mówi, że spotykamy się w południe, punkt 12, no to oni się pojawiają na przykład o 5 po południu, nie? O kurde. Tak pod wieczór. To podobnie więc po pewnym czasie z całą ekipą z resztą grupy zrobiliśmy tak, że każdy ma inaczej. To są dwie od 2 godzin, różnie to bywa z tą. Także ty sobie tam sprawdź wszystkie notatki, bo ja tutaj też cię pospieszałam. A z tym afrykańskim czasem no to się robi tak, że jakby ktoś miał właśnie przyjemność, słuchajcie. Patrzycie, ile czasu ktoś się spóźnia. 3 godziny, no to wtedy mówicie mu, że był 3 godziny wcześniej, a wy przechodzicie 3 godziny potem. I to działa. Podziałało również na Zygfryda dzisiaj. Ale ja ci powiem, Joasia, że ja całe moje życie wszędzie jestem punktualny, godzinę za późno. Godzinę za późno. Zawsze. I zastanawiałem się, z czego to może być. Ja pamiętam, jak myśmy robili sesję z Pauliną, to jednym z moich pytań było, dlaczego ja całe moje życie się spóźniam. I to nie jest tak, że ja chcę, ja mogę robić, co bym nie chciał, ja zawsze się spóźniam. I Paulina mi powiedziała, że tam, skąd ja jestem, tam czas płynie inaczej. Ja po prostu tutaj doświadczam i uczę się tego, że jednak trzeba być punktualnym, trzeba być słownym i tak dalej. Wiesz, ludzie się wkurzają, ja to doskonale rozumiem, nie? U mnie w rodzinie to mi powiedzieli, no co ty jesteś za człowiek, no czy nie potrafisz się dopasować? No nie potrafię, nie da rady. A wiesz, ale robię, co mogę. A wiesz, że z psychobiologii to może być związane z okresem porodu mamy, że na przykład te osoby, które są wcześniakami, są za wcześnie wszędzie. Była jakaś taka właśnie teoria, też słyszałam. No może, tak. Może się spóźniłeś na ten świat. Może, no ja nie jestem wcześniakiem, wszystko było normalnie. Muszę zapytać mamy, czy czasem mnie nie przenosiła, to też może być. Że przenosiła i się spóźniasz, ale to też jest kulturowe. To nigdy nie wiadomo. I to działa właśnie, żeby po prostu no, ktoś musi ci powiedzieć, że dla ciebie zawsze godzina wcześniej, chociaż powiem, że te osoby z Afryki, z którymi ja pracuję, też się wycwanili się i ostatnio... Wiedzą jak to działa, nie? Wiedzą jak ja z nimi postępuję, bo ostatnio było Joanna, mamy 4 minuty na tramwaj i oni mnie pospieszają. Mówi, 4 minuty na tramwaj mamy. A ja mówię, no to szybko i biegnę, a on idzie taki spokojny i ja mówię, no co ty się nie spieszysz, 4 minuty. A, bo ja ci powiedziałam, tak naprawdę mamy 8. Aha. I zdążyliśmy. No zobacz. No tak, z pewnością to działa. No od czego my dzisiaj zaczynamy? Będzie troszkę... Ja bym powiedział, polećmy w ogóle o... odpowiedzi na pytania, wiesz, tak przeleciałem tę całą listę, nie wiem, czy wszystko udało mi się zredagować, no ale jest tam, widzisz, kurczę, teraz zapomniałem jedno, przez to nasze pośpieszenie się, zapomniałem sobie wydrukować jedną kartkę, ale to może przy okazji, a szkoda. Wszystko ci się przypomni, nic nie drukuję, ostatnio mówiłam w filmiku o oszczędzaniu. Myśl zanim wydrukujesz, masz to w głowie.
Na pewno. No dobrze, okej. Okay. Bardzo mi się podobał taki wpis. Jedna pani napisała 10 dni ciemności, a u mnie wciąż jasno. I to jest styl żartów, który mi się naprawdę podoba. Tak trzeba ten system brać. To jest właśnie sedno tego. I tej pani Iwonie trzeba naprawdę pogratulować poczucia humoru. Tak ich trzeba właśnie brać. To jest to samo, co parę miesięcy temu, jak wprowadzili koronawirusa, wszyscy mieliśmy się bać, a ludzie mówili, no teraz już będzie system płatniczy tylko jeden na całym świecie. W papierze to, ale to będziemy płacić. No. To jest właśnie to. Bardzo mi się to podobało. Tutaj następny ktoś napisał, ja dostaję zawału, gdzie ja tak długo byłem. Ja mówię, proszę was, nie dostawajcie zawału, bo nie ma takiej potrzeby. Ja was potrzebuję naprawdę, żebyście byli cali i zdrowi i przede wszystkim, jak na przykład byśmy zniknęli na jakiś czas, ty albo ja, albo ktokolwiek, kogo oglądacie, to nie wysyłajcie tam za dużo energii, trzymajcie waszą energię przy sobie. Bo widzicie, to jest tak, jak my robimy te filmy, a wy wchodzicie w to i na przykład ktoś mówi, że ja kogoś uzależniam od tego, bo fajnie się to ogląda. Bardzo miło jest dla mnie, jak ludzie ciebie oglądają, to też piszą ci fajne komentarze. To jest wszystko fajne, ale pamiętajcie o jednej. Wy zostawiacie w tym miejscu energię. Wy wysyłacie nam energię. To jest też fajne dla nas, ale ważne jest, żebyście wiedzieli, że tam, gdzie idzie wasza uwaga, za tym podąża energia. I to jest ważne, żeby tą energią nie szastać na prawo i lewo, tylko żeby tą energię trzymać przede wszystkim dla siebie. A więc na przykład jak dzień chyli się ku końcowi i wy udajecie się spać. Już każdy zrobił siusiu, każdy ząbki sobie umył siebie i idzie teraz spać, to ważne jest, żeby przy paciorku, jak ktoś zmawia, bądź ktoś na przykład ze stwórcą rozmawia, albo dziękuję za dzionek komukolwiek, w co wierzy i w kogo wierzy. Ważne jest, żeby powiedzieć taką afirmację, zbieram energię, którą użyłam dzisiaj z powrotem. Bo na przykład idziecie i widzicie na przykład na wystawie jest kobieta i widzi ładne buty i wpatruje się w te buty i uważa, o jakie piękne są te buty. To ważne jest, żeby wieczorem tą energię ściągnąć z powrotem, bo ta energia tam żyje w tych butach. To wszystko jest nasilone, ale jak tak nawrzucasz tych energii wszędzie, w całym dniu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, to jest wszystko zasilone waszą energią stwórczą, czyli waszymi myślami, ale ważne też jest, żeby wieczorem sprowadzić ją z powrotem, bo ta energia ma być dla was, dla waszej dyspozycji, a nie żeby ona była wszędzie porozdawana. Ja czuję to waszą energię, jeżeli wy wysyłacie to w moją stronę, ale ważne jest, żebyście tą energię mieli dla waszej dyspozycji. Nie szastajcie nią, bo ta wasza energia jest wam przede wszystkim potrzebna. To jest bardzo ważne, tak? Poczekaj, ja tutaj mam coś do dodania. Daj jasne. Mi tego głosu. Muszę dodać swoje 3 grosze, prawda? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Dodam tylko tak szybciutko, że to jest to samo z psychobiologii. Zbieram swoje cząsteczki z dnia i też jak przejmujecie energię od kogoś, czujecie telepatycznie czyjąś emocję, która nie jest wasza, to pytacie siebie pod wpływem, czego jestem i moje cząsteczki, moja energia wraca do mnie, wasza energia wraca do was, bo to jest już tak, że mogło się niechcący też nabrać czyjejś energii, nie tylko swojej. I jeszcze a propos tego rozproszenia energetycznego, to jest też bardzo ważne w projektach, w biznesie, w waszej pracy, w relacjach, że jeśli myślicie, skaczecie z kwiatka na kwiatek, tysiące tematów jest i tu się nie możecie skoncentrować, bo energia płynie trochę tu, trochę tam, trochę tam, trochę tam i nie ma tej koncentracji, to ten taki działanie na kilkunastu płaszczyznach w jednym czasie po prostu się nie sprawdza. Lepiej ukierunkować energię na jeden projekt, na jeden temat, zakończyć i przejść do następnego. Wtedy dajecie całe 100% energii w jeden projekt i idziecie dalej.
A tak, jesteście po prostu rozproszeni. To tyle o tej energii. Bardzo ważne. A za komentarze dziękuję, bo one się po prostu, ta dobra energia, ona też wzrasta, ona się nakręca, napędza się i wtedy jest jej więcej. Więc to też jest dobre, bo to jest też lustro nasze. Tak, tak, jak wysyłamy pozytywną energię, ale w sposób taki twórczy, to inaczej działa, to się wszystko powiela i wraca do tego kogoś z powrotem, tylko że energia tak nieopatrznie wysłana, czyli po prostu idziemy i widzimy jakiś samochód, na przykład facet widzi, no mówi, no ten samochód to bym chciał posiąść i kiedyś to się tak nawarstwia, że ta tęsknota za tym autem, chciałbym go mieć, no to tak dręczy, że wypruwa tą energię. Nie, ta energia ma iść z powrotem, bo to jest w tej materii, ta energia cały czas jest. To nie jest coś takiego, że my pomyślimy sobie tak, ale już ta energia zaczęła żyć swoim życiem i ona ma iść z powrotem do nas samych, bo my ją potrzebujemy. Energia nie jest do tego, żeby szastać na prawo i lewo. To jest tak, jak ktoś wygra w totolotka, a później tymi pieniędzmi rozporządza na prawo i lewo. Niedługo już jest znowu w klapkach, tak jak było wcześniej. A tak jak mamy tą energię i dobrze nią rozporządzamy, to my możemy tą fortuną zrobić następną fortunę. I o to chodzi, bo tak wiecie, teraz jest walka na świecie o planetę Ziemię i o nasze dusze. A jak myślicie, czym jest dusza? Dusza to jest energia. To jest przede wszystkim energia, energia twórcza. Dlaczego jest taka walka o te dusze? Bo wszędzie już była walka o energię. Wszędzie, na każdej płaszczyźnie. Dlatego jest tutaj ten wampiryzm energetyczny. Albo nam kradną energię, albo my nieopatrznie tę energię tracimy. Wystarczy nieopatrznie wypowiadać pewne słowa i już tracimy energię. A tego jest mnóstwo. Tak, czyli tutaj warto to mieć na uwadze. Dobra, lećmy dalej. Ruch białych kapeluszy. Tutaj było takie sformułowanie, co to właściwie, żeby ten temat rozwinąć. No słuchajcie, żeby się nie rozwodzić. Było sobie 800 generałów amerykańskich i zebrało się i powiedziało, że trzeba w końcu z tym coś zrobić, bo nas po prostu sprzedali razem z tymi naszymi majtkami. I co teraz zrobić, żeby to wróciło z powrotem? Musimy w końcu wybrać naszego prezydenta, bo prezydenci zostają wybrani poprzez, znamy te całe mechanizmy, o których mówiliśmy, czyli Komisja Trójstronna, Skull and Bones, Klub Bilderberg, kogo tam jeszcze mieliśmy, Bohemian Club i tak dalej, i tak dalej. I powiedzieli, musimy w końcu mieć swojego prezydenta. No i wzięli czterech kandydatów i z tych czterech kandydatów najmocniejszym okazał się Donald Trump, bo po prostu wybrali go, czy ma mentalne możliwości, czy jest zdrowy, czy jest zna się na biznesie, a chyba nikt tak się na biznesie nie zna jak właśnie Trump, i powiedzieli, że potrzebujemy człowieka, który będzie niezłomny. Jak do tej pory popatrzymy na Trumpa, to my widzimy, że po nim wszystko spływa jak po kaczce. No bo tak jest. Nie wiem, czy wiecie, ale od tego czasu 2016, jak został wybrany prezydentem, na niego było 40 zamachów. 40 razy próbowali go zabić. Zobaczcie, jakie to jest duże. Ja myślę, że na wszystkich prezydentów przed nim zrobiono tyle zamachów, jak na niego samego. Dlatego ma tyle tych sobowtórów, ma ich kilku, a z tego, co mi wiadomo, nawet Deep State ma swojego Trumpa. Czyli jeżeli chcą coś mu włożyć do ust, no to wysyłają tego przez siebie spreparowanego. Musicie wiedzieć, że dzisiaj na świecie jest tyle klonów, tyle kopii ludzkich, że trudno się w tym połapać. Ja mam masę informacji teraz z pierwszej ręki, jak wygląda sprawa w rodach królewskich. O tym pomówimy sobie. Wierzcie mi, szczęka opada na samą ziemię. Szczęka opada dosłownie. I tutaj
jeżeli chodzi o tego Trumpa, to powiedzieli, no co będziemy dalej robić? Jesteś wybrany i teraz potrzebujemy naszą agendę. Naszą agendą jest MAGA, Make America Great Again, czyli mamy program, co zrobić. Przede wszystkim musimy do tego doprowadzić, żeby Ameryka znowu była suwerenna. W jaki sposób musi przestać być korporacją? W jaki sposób musimy wywołać Republikę Ameryki? On to zrobił w zeszłym roku 4 lipca. Nie wiem, czy wiecie. I w tym roku były obchody już pierwszej rocznicy Nowej Ameryki. To wszystko jakby tak pędzi mimo uszu, ale tu nie ma sensu się z tym też obnosić. To jest ważne, żeby to było. I teraz trzeba sprowadzić to, żeby cały ten konstrukt światowy zaczął się zapadać. Benjamin Fulford i te dwie ładne panie z Japonii właśnie o tym mówią, ta Hanna i Fabiola. Świetny program, to każdy powinien oglądać, bo można się mnóstwo o tym dowiedzieć. A poczekaj, ja ci zadam pytanie tutaj. Czy myślisz, że Rosja nie była zainteresowana wyborem Trumpa? Bo zobacz, on się zna na biznesie, ale nie na polityce, więc nie byłbym taki pewien. To Make America Great Again to jest fajne powiedzenie. Ale czy na przykład Rosjanie mówią, no to my tutaj rozwalimy tą Amerykę całą. Ale jak nie ma, biorą Trumpa i co? Ale tu nie ma powodów Amerykę rozwalać, bo Putin, jedni twierdzą, że Putin od 4 lat już jest klonem. Dobrze, niech by tak było, ale Rosja w tym wszystkim zawsze była pozytywna, bo wiedziała ten cały szatański konstrukt na Rothschildach. Dlatego Rosja chciała w 2016 czy 17 odciąć się właśnie od Rothschilda i żeby bank federalny znowu wrócił, rosyjski, znowu wrócił do Rosji. Im się to udało, bo oni po 100 latach odcięli się od tego, ale Rothschildowie po prostu dalej prowadzili swoje geszefty tak, jakby się nigdy nic nie stało. I na telewizji rosyjskiej właśnie o Rothschildach zrobili program na tej mainstreamowej. W Polsce, czy w Niemczech, czy w Ameryce to jest nie do pomyślenia. A to jest to wszystko, ten cały ściek CNN-owski. Tak? Poczekaj, ja muszę cię dopytać. Powiedz mi, czy chciałbyś mieszkać w Rosji? Czy ja bym chciał mieszkać w Rosji? Chyba by mi to nie przeszkadzało. Okej, wiesz, bo ja na przykład mam osoby, która mieszkała w Rosji, w Moskwie, potem w Kazachstanie. I bardzo dużo informacji nie wypływa do świata. Portale, na przykład same blogi są blokowane. I ten mój przyjaciel wysłał mi na przykład bloga i mówi, że on nie wie, czy ten blog nie zostanie zablokowany. No. Dlatego, że jest tak silna cenzura, że my do końca nie wiemy, co się tam dzieje. I bardzo trafna odpowiedź, bo tam cenzura naprawdę jest niesamowita. Słuchaj, tam ty myślisz, że tam nie ma deep state? Oczywiście, że jest. Tam kazarzy, czyli kazarska mafia, która tak samo jest w Ameryce, poprzez faszyzm tam trafiła. Największy faszyzm jest w samych Stanach, tak? I stamtąd trafił do Niemiec. A Rothschildowie tak samo stworzyli ZSRR i ta Federacja Rosyjska, która jest teraz, to jest przedłużenie ZSRR. A co ty myślisz, że tam nie ma deep state? Jeszcze większy jak w Ameryce. Oczywiście, słuchaj, że tak. Ty się nie będziesz mógł, jak będziesz mieszkał w Rosji, to ty się nie będziesz mógł tak wolno wypowiadać jak teraz. Słuchaj, to jest moja decyzja, jak ja się wypowiadam. Ja się będę wolno wypowiadał, bo uważam, że ja mam do tego prawo. Ja otwarcie o tym mówię. Mam do tego prawo i nie mam powodu, żeby przestać. Dopóki żyję, wypowiadam się tak, jak uważam. Więc co, ale, moja mama... ale w Niemczech, bo naprawdę gdybyś mieszkał w Rosji, to te osoby, które były zablokowane, którym zablokowano bloga, nawet nie mówiły nic o polityce. One były bardzo poprawne politycznie. No to właśnie poprawność polityczna to największy szatanizm, jaki sobie można wyobrazić. To jest właśnie to idiotyczne słowo. Politische Korrektheit tu w Niemczech. To jest to samo. Polityczna to poprawność. Masz wolność, ale zapewniam cię, w Rosji nie miałbyś tej wolności słowa.
Słuchaj, moja mama uczyła mnie od dzieciaka, że mam się podporządkować. Ja mówię, a co to znaczy? Ja mówię, możesz mi to wytłumaczyć? No trzeba tak mówić, trzeba tak robić, jak państwo nam każe. Ja mówię, tak? Nic mi o tym nie wiadomo. Ja uważam, że my jesteśmy państwem. To my decydujemy. Jeżeli nam jest źle, to znaczy, że trzeba to zmienić. A jeżeli coś polityk mówi, polityk to orator. Orator kogo? Orator piramidalnego tworu, jakim jest państwo. Oj, z Rosji to lepiej, to się nie nadawałbyś się. By cię zablokowali od razu. No by mnie zablokowali, no słuchaj, ale mnie się Rosja mimo wszystko podoba. Nie jedź do Rosji, nie jedź do Rosji. Jechać. Szkoda. No dobrze, bo ja tutaj mogę cię jeszcze zadać i tu kilka... Wiesz, w Rosji jest fajnie i w ogóle ile wiedzy tam jest na Syberii i tak dalej, ci w ogóle ci szamani, oni tam mają taką piękną wiedzę, a ci z Kazachstanu, ja pracowałem jeszcze niedawno z ludźmi z Kazachstanu i powiem ci, że to są bardzo fajni ludzie, którzy jeszcze tak częściowo po polsku rozmawiają, częściowo po niemiecku, no bo to bardzo dużo Niemców tam wyjechało jeszcze za carycy Katarzyny i tak dalej, to znaczy tą wiedzę, która nam się oficjalnie sprzedaje, ale jak tak naprawdę było, to nie wiem, ale to nie są negatywni ludzie, bardzo, bardzo przyjemni ludzie to są, wiesz? Tak, bo te rządy polityczne nie mają zazwyczaj nic wspólnego z takim normalnym człowiekiem i to są wspaniali ludzie. W każdej kulturze poznałam i takich ludzi, i takich ludzi. No po prostu zależy od człowieka. Tak jest, no. I teraz tak, oni sobie, wracam do tych białych kapeluszy, oni sobie stworzyli tak tego Twittera, bo powiedzieli tak, musimy jakoś ten ściek CNN obejść i to tylko można było na Twitterze robić. Ja tak powiedziałem sobie, dlaczego on taką drogę wybrał? Przecież to jest śmieszne. Na początku nas to śmieszyło, wiesz, bo jeszcze człowiek tego nie zrozumiał, o co to chodzi. A to tylko chodziło o to, żeby pokazać światu, tu jest oficjalna wersja taka, a tu jest taka. Słuchaj, jak popatrzysz jeszcze teraz na Trumpa w niemieckiej telewizji, to widzisz po prostu jakiegoś klauna, jakiegoś dzwona, który jest prezydentem amerykańskim i gdzieś tam zakłada maseczki. O dziwo, no i już jest wielkie halo, bo maseczkę założył, widzicie, w końcu zrozumiał, że koronawirus jest taki duży. A on powiedział otwarcie na swoim blogu, że zakłada maseczki, wchodzi do lazaretu, tam gdzie są ranni żołnierze. Jeżeli on ma system immunologiczny tak zdołowany, że może go jakaś bakteria zabić, to może użyć maseczki, żeby jego chronić. On od razu przedstawił inną wersję wydarzeń. I po co to robi? Robi to po to, żeby ich wszystkich obnażyć. A oni jakby nie zatrybili jeszcze do teraz, że oni się sami obnażają. On powiedział, jeżeli ludzie mają to zobaczyć, to musi to przed ich oczami stanąć. Dopiero jeżeli ludzie będą jeden do jednego widzieli, jaka jest agenda. Tak samo jest zrobione z tym, jak się w jednym stanie, oni się tam zablokowali, zrobili takie barykady i stworzyli jakby takie mini państwo. On powiedział, to ludzie muszą zobaczyć, w jaki sposób działają gubernatorzy, w jaki sposób sędziowie działają, że to jest wszystko deep state, wszystko jak leci. Ale ludzie muszą to zobaczyć na własne oczy, żeby to zostało ujawnione. Bo jeżeli teraz on by wyszedł i by powiedział, to był ten zły, to był ten zły, to bym powiedział, ej Trump, ale co ty chcesz? No to jest tak samo polityk jak ty. Jak ty to? Oni muszą się najpierw zdemaskować. Tak to działa. I to już jest o krok od tego wszystkiego. Tak samo, tak, i te siły militarne teraz na całym świecie, jak oni te całe dumpsy, ten Deep Underground Military Base, jak oni to oczyszczają, wchodzą do środka, uwalniają tam te dzieci, w ogóle te kobiety, i wszystkich, ci, co w ogóle znikali, co robili na nich te... genetyczne manipulacje i tak dalej. Widzisz, jest taka zależność. Była ta w tej książce, którą polecam, ale jest w niemieckim języku,
Góra Skarbów, The Schatzberg, von Radu Cinamar. To był ten autor rumuński, który pisze o tej górze Bucegi. Powiedz coś więcej, no. No, już mówiliśmy o tym. Tam jest, tam w 2003 roku odkryli, że w środku tej góry jest hala, którą cywilizacje pozaziemskie zbudowały 55 tysięcy lat temu i opuściły Ziemię i oddały po prostu ziemianom do odkrycia. No i kiedyś sobie satelity tam latały w powietrzu i odkryły tą halę. No i masoni zebrali się i postanowili, żeby tą halę odkryć. I znaleźli takiego jednego człowieka, który się nazywał Cezar Brat, oczywiście to jest pseudonim, żeby nie wykryli, kto to był. To był taki człowiek, który urodził się i długa historia, bym o tym mógł chyba nawet osobno opowiedzieć, który się urodził i jako cudowne dziecko, no już na w pierwszy dzień ten położny nie mógł przeciąć nożyczkami jego pępowiny, no i złamał chyba trzy nożyczki i w końcu wziął skalper i zaczął fidolić i fidłał, aż w końcu odciął tą pępowinę, ona była jak ze stali, nie? I od razu zrozumiał, że chyba to jest jakieś cudowne dziecko. No a tam wtedy za Czałszewsku, no bo to było rok 70 chyba trzeci, jak się urodził ten Cezar Brat, czy 76, już nie pamiętam. Wzięli go na program od tych Securitate. Securitate to były właśnie ta milicja od Czałszewsku. I oni stworzyli taki pododdział sił tajnych organizacji, który się nazywał Decernat Zero. Decernat Zero. I w tym decernacie to była jednostka, która w ogóle nie istniała. Była, ale nigdzie nie była zarejestrowana. I tam właśnie sprowadzali z całej Rumunii cudowne dzieci. No tam była jazda w ogóle, co te dzieci potrafiły. To było niesamowite. No, potrafiły... Oglądałeś ten program, ten TV show Hanna. Nie. Hanna. To właśnie było o tym, że ona była tym cudownym dzieckiem, miała niesamowite zdolności. Co ty powiesz? Nie wiem, czy to na Netflixie w tej chwili nie jest, już wychodzi drugi sezon. Super serial i uratował ją mężczyzna, ją jako jedną uratował, czyli on werbował te dzieci i potem coś go tknęło, no bo matki nie mogły sobie pozwolić w tym kraju. Nawet Polak występował w tym filmie jeden i matki nie mogły sobie pozwolić na te ciąże, na nałożenie na dzieci, więc oddawały nowonarodzone dzieci do laboratorium. One nie wiedziały o tym i dostawały kasę. Mówi, że niby do adopcji. I coś tego mężczyznę tknęło, to był oczywiście tylko film pewnie, no ale na wiadomo jak to wszystko działa. Na faktach etycznych tak pokazuje wszystko. I on uratował tą jedną dziewczynkę i on ją wychowywał, on ją szkolił. I on chciał potem, i to naprawdę dobry, polecam, Hanna tytuł, znajdźcie sobie. No. No i jak ten Cezar Brat już tak może miał z 20 lat, wiesz, bo on potrafił, ta matka raz zadzwoniła do tego decernatu Zero i powiedziała, ja pokażę wam jeszcze raz tą książkę, zdejmę to, to jest ta książka tutaj, warto ją sobie zakupić, The Schatzberg, świetna książka, widzicie, tu jest Sfinks namalowany. O tym Sfinksie to też, to jest powód, dla którego Rumunia weszła do NATO. To jest w ogóle jazda bez trzymania. Tak. I zobaczymy, czy będzie po polsku gdzieś. No właśnie, do tej pory było wszystko po angielsku, ale w końcu się po niemiecku. No ja powiem ci, ja ją wciągnąłem nosem. Ja normalnie jestem do czytania książek taki troszkę ospały, ale tą książkę to się czyta tak jakby, no miód, wiesz? Mhm. I ta matka raz weszła do pokoju, synek przyszedł ze szkoły i tak dalej, nie, i chce go wołać na obiad, nie, i wchodzi i zaczęła się drzeć, nie, bo chłopak siedział na łóżku, ale nie siedział na łóżku, tylko 1,5 metra nad łóżkiem, nie,
I medytował sobie, nie? I on mówi, mama, co ty tak krzyczysz, nie? I chyba spadł z tego, z takiego zawisu, nie? I mówi, mamo, no co ty robisz, nie? I ona mówi, dziecko, czy ty jesteś chory albo coś takiego? A on po prostu to potrafił. No, no słuchaj, on mógł... W ogóle tą książkę trzeba przeczytać, wiesz? I w końcu zadzwonili i powiedzieli, że mają przyjechać i chciałaby z nimi porozmawiać. I tak jak przyjechali, zabrali tego dziecka, to dziecko, i już go nigdy rodzice nie zobaczyli, nigdy. No, i on opowiadał, gdzie trafił tam i wziął go taki jeden generał pod swoją opiekę, i ten generał był bardzo dobrym człowiekiem był. I on był szefem tego Decennat Zero. Czyli widzisz, nawet w takich organizacjach zdarzają się dobrzy ludzie. Tak. Jego zadaniem było robić wszystko, żeby temu Cezarowi nie zdarzyła się żadna krzywda. I w pewnym momencie mówi mu ten generał, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, będziesz miał wizyty. No i on tak mówi, a kto? Zobaczysz. I odwiedził go taki pewien wolnomularz, nie? I mówił, od niego była taka złowroga energia, mówił, tylko mentalne zdolności pozwoliły mi na to, żeby przeprowadzić tą rozmowę. On mnie praktycznie powalił energią. I powiem ci tylko jedno, jak ja czytałem tą książkę, rozdział o tym wolnomularzu, to miałem tutaj na klatce piersiowej totalny, tak jakbym kamień betonowy miał na sobie. Ta energia tego wszystkiego jest w tej książce, a jak czytałem pozostałe, to normalnie jak strumyk, taka fajna energia. Także mogę wam tylko powiedzieć, to nie są żarty. Oni dysponują wiedzą i wiedzą, w jaki sposób można ludzi dołować, ale my jesteśmy jeszcze mocniejsi. Nacisnąć wręcz. Tak. Ale wy przede wszystkim jesteście mocniejsi, bo wy macie coś, czego oni nie mają. Dlaczego oni są zainteresowani nami? Bo to, czego my mamy, oni nie mają i mieć nie będą, bo oni to już dawno w sobie zniszczyli. I oni mają nienawiść do nas. Chcieliby to posiąść, ale wystarczy, żeby nam się przypomniało, kim jesteśmy, i oni już leżą. Tak praktycznie oni już dzisiaj wiedzą, że myśmy się połapali w tym całym szachrajstwie. Ale do czego zdążam? Ten mason nazywał się Signore Massini. Ja już w ogóle, jak tylko wypowiadam to słowo, to mnie mrozi. Signore Massini wtedy powiedział, że my możemy wszystko. W politykę wejść, we finanse na całym świecie. Wszędzie możemy wchodzić. Jednej rzeczy nie możemy. Nie możemy czynnie brać udziału w militarnych poczynaniach. My to możemy przez manipulacje. I tu ich mamy. I teraz zobaczcie, białe kapelusze, żeby wam się poskładało, białe kapelusze wszystko robią militarnie, bo tam nie mają dostępu. I tu są złapani na haczyk. Po całym świecie to, co się rozlało, gdzie wszędzie te podziemne bazy się palą, wszędzie są wybuchy. Zobaczcie te sejsmograficzne wybuchy, ale to nie są takie, że te wykresy tak skaczą. Bum jest i jest koniec. Za chwilę znowu jest bum. Niekiedy taka baza jest, załóżmy, 50 wybuchów, ale po wybuchach nie ma nic więcej. Bo oni wpadają do takich baz podziemnych i mówią, wychodzicie po dobroci albo zaraz jedziemy z wami. Macie? Wolny wybór. Wybór należy do was, ale nie myślcie, że będziemy tu stać godziny. Albo się poddajecie, albo jedziemy. No i po pewnym czasie jest atak i są wyciągane te dzieci, a te, na przykład jest takie powiązanie między Ameryką i Australią, czy między Ameryką i Europą. I żeby oni po prostu nie uciekali, wysadza się to na środku w powietrze i koniec. Jeżeli tam jest kolej jednoszynowa, która jedzie z prędkością 3 Mach. Ty wiesz, ile to jest Mach?
Nie mam pojęcia. Mach to jest prędkość światła, a 3 Mach to jest 3 razy prędkości światła. Czyli taki pociąg jedzie kilka razy szybciej niż samolot. No to możesz sobie wyobrazić, jaka to jest prędkość. Zaiwania, ile wlezie. I po prostu odcięli to, wysadzili w powietrze, żeby się nie przemieszczali. Ale tego jest mnóstwo. Powinniście zrozumieć, że Ziemia jest podziurawiona jak szwajcarski ser. Kapelusze, białe kapelusze dążą do tego, żeby wszystko, co jest pod ziemią, żeby wszystko wysadzić, no nie tyle wysadzić w powietrze, oczyścić. Czyli po prostu ci, którzy się poddają, idą z nimi, którzy się nie chcą poddać, no to jest jeszcze inna opcja, tak? I przede wszystkim, żeby jak najwięcej nawyciągać dzieci. Mnóstwo dzieci jest uratowanych, ale ktoś powiedział, był taki ktoś jeden, powiem wam, rzadko mi się to zdarza, że kiwam głową, ale w tym wypadku zrobiłem wyjątek. Musiałem naprawdę pokiwać głową. Jak można mówić coś takiego? No a gdzie te dzieci są? Nikt ich jeszcze nie widział. No to mówię do tego kogoś, czy naprawdę ty myślisz, że teraz te dzieci mają być jak na wystawy wystawiane, te dzieci są były maltretowane, były tak okaleczone, były molestowane, te dzieci są tak psychicznie, fizycznie i duchowo zdołowane, to co mają jeszcze być tobie pokazywane, żebyś sobie je pooglądał jak na wystawie. No człowieku, ogarnij się, z całym szacunkiem, bez jaj. Tu trzeba naprawdę Ale troszeczkę dobrze było, wyczucia. Żeby była taka informacja, gdzie te dzieci przebywają, tak? No, nie muszą być wystawiane, nie muszą być przecież pokazywane, tylko chodzi o to bezpieczeństwo, no bo rzeczywiście ja tutaj rozumiem dwie strony, zawsze patrzę po dwóch stronach, że warto wiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, że na pewno tak jest po prostu, że na pewno one są ratowane, tak? Bo na pewno. Na pewno przede wszystkim Chrystus mówił lata temu, szukajcie prawdy, a ona was wyzwoli i po owocach ich poznacie. Bo dzisiaj dobrego od złego nie rozróżnisz. Kto się do ciebie uśmiecha, jeszcze dawno, dawno nie będzie twoim przyjacielem. Na przyjaźń trzeba sobie zasłużyć. Dobrze powiedziałem, dokładnie tak. Tak, a jeżeli ktoś raz straci zaufanie, to zaufanie praktycznie jest nie do odzyskania. A więc trzeba bardzo, bardzo siebie pilnować. To jest tak ważne. Zobaczcie, jak często jesteśmy oszukani przez kogoś. To się tak często zdarza. I takie coś odzyskać. Moje dzieci nauczyły się w przedszkolu, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Kto raz skłamał, temu się już nie wierzy. I powiem wam, nawet ja się tego w przedszkolu nie nauczyłem. Moje dzieci są dzisiaj moimi nauczycielami. One wiedzą, jak to funkcjonuje. I dlatego dziecko zawsze mówi prawdę. Ono zacznie kłamać dopiero wtedy, jak nauczy się to od dorosłego. To tak działa. Wszystko złe, co dzieci umią, to jest nasza robota. No tak. A więc musimy teraz zacząć znowu od nas. Musimy. Kto chce, tak? Żeby powiedzieć, okej, zacznijmy dzisiaj na odwrót, bo to tak naprawdę te małe dzieci niech będą naszymi nauczycielami. A od nich się można mnóstwo nauczyć. Wkraczasz właśnie w taki bardzo rozległy temat, jacy niektórzy są osoby, które są po prostu złe. Są osoby, które są po prostu psychopatami, socjopatami i no to jest tak samo jak natura człowieka, tak? Czy natura zwierząt. No co, no fajnie, że mówisz prawdę, ale jak podejdziesz do skorpiona? Czy, no nie? No tak. Zawsze cię ukąsi, bo to jest jego natura. Nie wytłumaczysz może. Nie ma szans. Po prostu. No skorpion będzie zawsze skorpionem i to jest jego natura, więc myślę, że warto po prostu też zrozumieć naturę innej osoby, z którą mamy do czynienia, żeby zapobiec pewnym rzeczom i żeby też uszanować jej inność, kogoś inność. No bo to jest po części jest to w naturze skorpiona, tak?
psychopata na przykład nie ma tych połączeń, nie ma tych emocji. On ma po prostu, ma inaczej skonstruowany mózg, więc on nie będzie do końca rozumiał emocji. On się ich uczy z obserwacji innych osób. Więc no, na pewno powstaje też coś takiego, że zobacz, ty możesz doświadczyć szczęścia, miłości, a on nie. Bo jemu gdzieś na przykład w dzieciństwie zostało to zabrane, no bo jeden się urodzi z takim mózgiem, drugi z innym, a trzeciemu właśnie w procesie traumy separuje się te połączenia w mózgu i nie ma tam dostępu. Czy ten właśnie ten projekt amerykański, jak to było? MK Ultra, tak? Tak, tak. To też. Nie dość, że wspomnienia, no właśnie też polecam ten po raz kolejny ten film Homecoming, też z Julią Roberts, ostatnio wyszedł. Możesz sobie też zapisać, jak proszki, nawet tabletki, czy podawane, to akurat było podawane w jedzeniu, no. Jak to separuje, te osoby nie pamiętają, skoro nie pamiętasz, to nie masz odczuć, skoro nie masz odczuć, nie masz wspomnień, nie czujesz, nie masz miłości do tej osoby, bo jej w ogóle nie pamiętasz, bo tak, w ogóle nie wiesz, co się wydarzyło. Tak. Cała pamięć zostaje wymazana. Tam jeszcze, no, to też była ta cała historia Maxa Spearsa, tak, też, jak gdzieś miał te puzzle pamięci i do końca nie wiedział, co jest prawdą, tak? Tak, tak. No ja pamiętam ten ostatni report, jak wywiad z nim robił Berdowicz Alex, nie? To pamiętam, on cały czas, on tak zasypiał, nie? On mówił wake up, wake up. Czyli faktycznie naprawdę już on, słuchaj, on był cyborgiem, on miał tyle metalu w sobie, wszędzie miał chipy i oni raz te aktywowali, raz te. To już była, on już był po prostu skazany na śmierć. To była końcówka. A Alex sam nie wiedział, jak ma zareagować. To naprawdę nie było łatwe i dla niego. No, jak to powiedziałeś, to aż mi ciarki poszły. Jestem, nie wiadomo, ja nie wiem, jak było do końca. Myślę, że te osoby, które prowadziły wywiad właśnie, tak jak pan Aleksander, czuły na pewno tutaj najwięcej poprzez relacje z tą osobą. Czuły od tej osoby, co tam się działo też. No, nawet jak nie wiedziały do końca, na pewno miały odczucia. Ciekawe. On jeszcze był chyba na Cyprze parę dni wcześniej, też tam coś i najprawdopodobniej coś tam mu założyli, wiesz? Był tam na jakimś, nie wiem, na jakimś zebraniu czy konferencji i tak dalej, a to nie trzeba dużo. W międzyczasie spotkałem ludzi, którzy mi mówili, taką jedną dziewczynę spotkałem, która mi opowiadała właśnie o tych chipach, w jaki sposób są zakładane. My jesteśmy tak atakowani, my sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób można nas zaczipować. To dzisiaj nie jest żaden problem. Jadą po prostu drogą, autem i wszędzie strzelają do ludzi. Ale to są tak drobne rzeczy, że to nie jesteś sposób nawet... Tak. Słyszałem. Ale też dużo osób o tym mówi. Tak. Ale nie ma się tym, co broń Boże, żebyście wchodzili w jakikolwiek strach i tak dalej. Najmniej, co nam jest potrzebne, to strach. Tyle razy mówiłem o tym, jeszcze raz powtórzę. Bać się to grzech. To jest jedyne, czego nam nie wolno. Nie wolno się bać. Ale skoro powiedzieliśmy o tym, skoro tam wspomniałeś właśnie o tych chipach i wzbudza to strach. No po prostu jak... No wzbudza to strach, to trzeba to dołować. To nie jest nasze. Ale jak? Słuchaj. Może powiedzmy jeszcze chwilę dla tych osób, które akurat tego posłuchały, że też oddech, właśnie te medytacja, oddech, wspomaganie wibracji, boska magia, proszę bardzo. Boska magia, 7 świętych sekretów manifestacji. Między innymi jest w jednym rozdziale napisane, że jeżeli weźmiesz całą paletę uczuć, z lewej strony masz miłość, to co będziesz miała z drugiej strony? No właśnie. Mhm. No właśnie. Przychodzi ci coś do głowy? Tak, oczywiście, czyli to jest też bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że wzbudzać te uczucia pozytywne w nas. Tak, ale jakie jest przeciwieństwo miłości? No, miłość, ale wiesz, że tam na tej skali była chyba... Ponad miłością jest jeszcze radość.
No, no, wszystko fajne, wszystko jest pozytywne. No, możemy sobie, wiesz, jedni mówią, że największą wibracją, jaka kiedykolwiek była w przestrzeni, nawet nie jest miłość, tylko akceptacja. I powiem ci, że nawet mi się to podoba, bo Pawlina Klem, jak mieliśmy razem wywiad z Pauliną, to powiedziała, że ludziom na Ziemi dlatego tak trudno wyjść poza to wszystko, bo mamy jeszcze osądy i oceny. Jeżeli uda nam się zdobyć akceptację, pójdziemy jak strzała do góry. I bardzo mi się to podoba. Ta akceptacja wydaje się tutaj na Ziemi kluczem do wszystkiego, Coś w tym tak? jest. Ale jeżeli weźmiesz miłość i całą tą rozpiętość tego drugiego, tego, załóżmy, patyka weźmiesz, to na drugim końcu jest strach. Tak, To tak. jest przeciwieństwo miłości. A więc jeżeli my wszyscy do tych serduszek dążymy, tak, to wystarczy się tego badziewia pozbyć. To jest proste. Znaczy, ja, poczekaj, bo pozbyć się to też nie jest do końca tak, raczej zrozumieć. To, ta droga do tej akceptacji, do tej miłości jest poprzez zrozumienie tych dwóch stron, co tam Tak, masz. tutaj są przy piątym prawie, świętym prawie, jest tak, na przykład pieniądze, ubóstwo, dobrobyt, zdrowie, choroba, całkowite zdrowie, miłość, samotność, prawdziwa miłość, kariera, bezowocna praca, spełnienie w karierze, zdolności psychiczne, blokada, otwartość. I teraz tak, ja sobie porobiłem, widzisz, nawet mam tu na poręczu, a to mi się rzadko zdarza. Mam tu, porobiłem sobie kartki. Na przykład świadomość konieczności oczyszczania własnego ciała, brak świadomości konieczności oczyszczania, całkowita świadomość konieczności oczyszczania. Biorę suwak mentalnie. Zawyżam go do maksymalnego pułapu i wizualnie trzymam ten suwak na tym poziomie. Na przykład tu dla mnie wychowanie dzieci, niezdolność wychowawcza, całkowita zdolność wychowywania dzieci. Zawyżam. Następna sprawa. Pewność siebie, niepewność, całkowita pewność siebie. Zdrowie, choroba, całkowite zdrowie. Moc uzdrawiania, uzdrawianie na niskim poziomie, mistrzowska moc uzdrawiania. Zawyższam to jak najwyżej. Tak samo z miłością, tak samo z egzystencją. Strach egzystencjalny, całkowite poczucie egzystencjalnego bezpieczeństwa. Bardzo ważne do dużej ilości ludzi. Zawyżasz to jak najwyżej i mówisz, tu jest podziałka. Na drugi dzień sprawdzasz, można sobie wahadełkiem sprawdzić, gdzie jestem na liście. Jeżeli spadłem, no to znowu zawyżam i mówię, ja decyduję, gdzie to jest. Wiesz, jak świetnie działa, człowiek pozbywa się tego całego dziadostwa, nie? Praca, no dla mnie było ważne przez pewien czas, miałem jakby, tak czułem, jakby moim wahadłem ktoś tam sobie fumlował, nie? No to napisałem, praca z wahadłem i jego odczyt. Praca z wahadłem i jego odczyt na średnim poziomie. Praca z wahadłem i jego odczyt na mistrzowskim poziomie. Zawyżyłem i mówię, to jest moje, ja tak decyduję. No kurde, od razu szło jak burza. Czyli to wszystko można zrobić. I tutaj, w tej boskiej wahale, Wizualizacją. ale naprawdę, ja bym proponował, żeby sobie każdy to kupił i przeczytał, bo świat jest naprawdę inny. To, co nam sprzedano, to jest bujda. To zebrało się kilku mędrców i ponad 100 lat temu, 120 lat temu, postanowili, żeby zebrać tą wiedzę tego hermetyka, on się nazywał, już ci mówię, Podają. Hermesowi Trismegildosowi, po trzykroć wielkiemu nauczycielowi i Bożemu magowi. Ta książka jest jemu poświęcona. I on to właśnie zredagował, tą wiedzę, ale ona była utracona. I pani doktor Doreen Virtue wzięła i zredagowała to znowu z powrotem. A ona miała anielską istotę w sobie.
która opuściła ją bodajże w 2016 roku. Ona jeszcze kiedyś włosy na złoto sobie malowała, no wyglądała jak anioł, ale w pewnym momencie ta istota opuściła ją i od razu z automatu przefarbowała sobie włosy na czarno. Widzisz, tak to działa. Zaczęła Biblię czytać, weszła do kościoła baptystów i tak dalej. Tak, tak to działa. Tak to działa. Można mieć przekaz, będąc inną istotą i ta istota może znowu człowieka opuścić, bo jeden mówi, no ta pani już porzuciła ten cały swój program i tak dalej, no tak. Ja no, ta ją chyba sprawdzałam, wyszła. Teraz pamiętam, tak, sprawdzałam no. Ją, rzeczywiście napisałam do niej i tak. I co, i nie odpowiedziała? Nie, 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 ale nawet miała jakąś tam asystentkę, nie wiem, czy to była ta dokładnie, bo użyliśmy tyle tych książek. Z ciekawości do kogoś tam napisałam. Nie wiem, czy to była do końca ta, ale już pamiętam tą osobę, tak. Tak. To z tymi channelingami też trzeba uważać, zwłaszcza jak ktoś przejmuje, wchodzi w ciało. Jak tam odbiera te informacje, to jeszcze małe piwo, ale jak ktoś właśnie wchodzi w ciało, że patrzy naszymi oczami, tutaj troszkę ostrożności. Mhm. No, no. Tak, tak. Kończąc to wszystko z tymi białymi kapeluszami, właśnie tak to jest, że poprzez siły militarne nie mają szans. I powiedzieli, ok, nam potrzebny jest dobry prezydent, który będzie osuszał bagno, tak on się wyrazi. I muszę ci przerwać, muszę, bo wiesz co powiedziałeś, że tylko poprzez siły militarne, a ja znam osobę, która mi dokładnie mówiła, no, że miała kontakt z wojskowymi, nie powiem kto gdzie i w którym kraju, i bardzo zła energia szła od jednego generała i miała właśnie no, takie ciarki, że to nie była postać ludzka. Tak. I ta osoba mówiła, że miała takie wrażenie, że jakby manipulowała przyjacielem, którego ona znała z wojska. Więc no, chciałabym, żeby ktoś to sprawdził, czy na pewno ta organizacja nie może, czy te byty, istoty i tak dalej, nie mogą manipulować poprzez wojsko. Ależ oczywiście, że mogą, słuchaj, zobacz, jeżeli 800 generałów zebrało się i powiedziało, ok, czas na to, żeby się z tym rozprawić, to zobacz, jak świat jest zinfiltrowany. Ja bym powiedział, że to jest tak 9 do 1. Tu jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. To nie jest takie proste. Ja myślę, że na obecną chwilę znaczna większość sił militarnych jest jeszcze od Deep State. Ale to w tym sensie, że oni po prostu tym manipulują. Rozumiesz? Wszędzie mają swoich ludzi. Wszędzie. Dlatego to nie jest takie proste dzisiaj dobrego od złego odróżnić. Bo ty możesz mieć jedną jednostkę i zawsze będziesz miała konfidentów. Nawet w tej naszej przestrzeni youtuberowskiej. Wiesz, ile tu jest konfidentów? My jesteśmy osaczeni co chwilę. Oczywiście nawet w tych wpisach, którzy tutaj ludzie piszą, ewidentnie widać, jaka energia wychodzi. Nawet jeżeli jest 99%, znajdzie się ktoś, co uderzy dosłownie w ciebie. I to nie musi być nic negatywnego. To może być coś pozytywnego. My się w ten sposób uczymy czucia. No tak to jest. Widzisz, sama powiedziałaś, że ten ktoś czuł, że ewidentnie z niego była niska wibracja i że to nie była istota ludzka. No pewnie, wiesz ile tam jest reptilii? Ja ci mówiłem, jaka jest... Ja dokładnie takie wrażenie, ale dobrze, kontynuuj. Tak, tak. Mówiłem ci, jaka jest zależność, jak to wygląda na Ziemi. Na Ziemi jest 72% ludzi, a 28% istot pozaziemskich. To już mówiliśmy na ten temat, nie? Tak, i z tego jest 90% wysokowibracyjnych, a 10% niskowibracyjnych. Jeszcze w zeszłym roku było 8 na 92, a teraz już jest 10 na 1 na 10, nie?
I ten jeden ktoś, czyli zobacz, na stu istot już masz 10, które tylko zgorszenie robią. Na 1000 masz już 100. Zobacz, jaka to jest duża różnica. I niech będzie teraz takie miasto, co ma 100 tysięcy ludzi. To zobacz, ilu jest takich, z którymi masz podgórkę. I to przeważnie są urzędnicy, policjanci, straż miejska, ci, co mają do powiedzenia, decydenci, wszyscy na stanowiskach kierowniczych, politycy, finansjera, bankierzy i tak dalej. I tam na samej górze naprawdę już nie ma zmiłuj się. Ten pracownik, który tam pracuje, nawet nie ma świadomości, że jego szef nie jest wcale człowiekiem. Ale on go jako człowieka widzi, bo śpi, stary niedźwiedź mocno śpi i będzie wykonywał jego rozkazy i będzie posyłał je na dół, tam na dole mogą już być sami ludzie. Ale z góry jest taka dyrektywa i trzeba robić według planu. To jest właśnie ten programming, rozkazy, wykonywać rozkazy. O to chodzi. O to chodzi. I z tego musimy się wydostać, z tego, bo mamy też na temat banków, o tym sobie zaraz też powiem, jak tam z czasem stoimy. Będziemy musieli kończyć, ojejku, ale zrobimy następną część, także spokojnie, żeby nikt tutaj się nie oburzył, będzie na pewno. Skończ może o tych kapeluszach i zrobimy część drugą, bo już jesteśmy po czasie, a ja nie będę się spóźniać, ja nie mogę się tak, spóźniać. Tak, ty nie możesz, ja mogę. Ja nie mogę. Tak, odnośnie tych maseczek, bo z kapeluszami, no to powiedziałbym tylko tyle, że to, co ty powiedziałaś, jest prawdą. My jeszcze nie mamy wyczyszczonych militariów, jak najbardziej nie. Dlatego powinniśmy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, ale powiem tyle, zanim zaufam politykowi i zanim zaufam policjantowi, to 10 razy zaufam wojskowemu. Powiem tak, ode mnie samego. Prędzej zaufam wojskowemu. I ci, którzy z Ameryki tutaj przyjechali, czyli alianci, teraz obecnie na tym, co są, to są ci, którzy przyjechali, żeby z tymi, z którymi my mamy kłopot, żeby się z tymi rozprawić. Porozmawiamy sobie w następnym odcinku na temat wyborów, porozmawiamy sobie o noszeniu maseczek. Naprawdę temat jak rzeka. Bardzo, bardzo, tak, bardzo ogromne tematy, bardzo dużo. Ja osobiście, no ponieważ ja miałam też z wojskowymi różne nieprzyjemne starcia, więc ja mam problem tutaj zaufać, ale rozumiem cię, bo wiem, tam masz te swoje źródła. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam na dzisiaj, na tyle. Zrobimy część drugą, tak jak Zygfryd powiedział, o wyborach, o noszeniu maseczek, jeszcze o maseczkach będzie, masz tam całą listę, także cierpliwości, cała lista zostaje. Aby tylko twoi słuchacze chcieli cię słuchać. Ciebie posłuchają i mnie z miłą chęcią. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i do następnego razu, tak? Do następnego razu, trzymaj się, Asia. Żegnajcie, do następnego razu i chyba już niedługo tym razem. Niedługo tym razem. Pozdrawiamy. Ciao, ciao.